boli, nie? Wuja, mogę nagrać, czy nie mogę? Wuja sprząta. Ploter rozgrzany. Mateusz wkurzony, czyli poniedziałek. Tematyka dzisiejszego odcinka może troszkę inna. Nie będzie tutaj stricte mechaniki, nie będzie wyścigów samochodowych, ale coś z motorsportem związane poniekąd. Jesteśmy obecnie u Mateusza w Premium Wrapping Point Oleśnica Mała, u naszym zdaniem mistrza świata, jeżeli chodzi o oklejanie, wrapping, zabezpieczanie aut folią PPF i co tylko sobie wymarzysz. Co tylko prawdziwe oko konesera motoryzacji może sobie wymagać na swoim samochodzie, załatwisz to wszystko w tym miejscu. A my dzisiaj z Renault Masterem, który jest naszym osiołkiem, jeżeli chodzi o ciąganie wyścigówek na wyścigi, zmienia troszkę barwy. Zobaczcie jak. A propos projektów, jakie Mateusz robi, to tutaj tylko takie uchylę rąbka tajemnicy z drugiego garażu. Przyszedł czas na kompletną zmianę oklejnej barwy na naszym busie wyścigowym. Dobra, podejdźmy zobaczyć, bo widzę, że Masterek wystaje już z warsztatu. Widziałeś ring? Nie. Tutaj oklejenie busa w przypadku, kiedy projekt jest już gotowy i materiały są przygotowane do takiej wstępnej obróbki, mniej więcej, jak się dowiedziałem, zajmuje to około 3 dni roboczych. Wszystko zależy też przy takich projektach od stanu lakieru waszego samochodu, bo jeżeli decydujecie się na zmianę koloru lub też oklejenie auta, to najważniejszym aspektem pierwszym jest kontrola przez wykonawcę tego wrappingu, ponieważ jakieś zadziory, poprawki lakiernicze, odpryski, to wszystko trzeba najpierw skorygować, dopiero później kłaść folię. Zwala z lub to pierwsze, a Mateusz nie ma zrobionego jeszcze tyłu. A na drzwiach osobny projekt, osobna grafika, ale to pokażę wam później. Materiał, jakiego Mateusz nigdy nie poleca, to zawsze wystrzegajcie się folii kupywanych na AliExpress, na Temu. Tych tanich zamienników, ponieważ po pierwsze z tego co się dowiedziałem jest strasznie agresywny i inwazyjny klej na tej folii, dlatego nawet wprawiona ręka takiego wrapera już z krwi i kości ma problemy z położeniem takiej folii, a tym bardziej osoby, które nigdy tego nie robiły. Więc dużo materiału może pójść do kosza, a efekt znikomy. Nadeszła ta piękna chwila, kiedy Masterek jest już w domu, w pełnej okazałości, nowa szata graficzna, oklejony do końca w 100%. Jedyne co nam jeszcze pozostało, to uzupełnić tutaj boki i tył samochodu o jakieś odnośniki do naszych social mediów, ale to wszystko z czasem. Jeżeli chodzi o te dwa samochody na grafice, to tak jak mogliście już zobaczyć, albo możecie zauważyć, Picanto Kijanka, nasza pucharowa, 1-2 100 koni, tutaj Fabian bierze udział chociażby w tamtym roku podczas WSMP, drugi wicemistrz na Endurance. Tutaj musiała być jedynka, do której Fabian licencyjnie będzie mógł podejść już do takich wyścigów podczas WSMP od 18 roku życia, ale musiała się tu znaleźć, bo na pewno te dwa samochody będą z nami kroczyły przez tą przygodę motorsportową przez długi, długi czas. Na szachownicy i grafice no nie mogliśmy pominąć torów wyścigowych, które poniekąd ukształtowały naszą miłość do motorsportu, a w szczególności Fabiana i Marka. I też są tutaj tory, na których byliśmy i ścigaliśmy się i braliśmy udział czy Kijanką, czy BMW 1. A są też tory, które na naszej mapie motorsportowej są zaznaczone jako te, na których niedługo musimy się pojawić. I chociażby mogliście pamiętać z odcinków na naszym kanale zmagania Fabiana na Słowakia Ring w 2023 roku. Jako jedna z 6 rund WSMP odbywała się właśnie tam na Słowakia Ring, gdzie Fabian razem z Miłoszem Matuszykiem wzięli udział Kijanką Picanto podczas Asset Cup na wyścigu Endurance. Wiadomo, tor Poznań to taka kolebka, gdzie najwięcej godzin przejechanych po nitce toru właśnie od bimbane Fabian ma tam, ale jest też Silesia Ring, która jest w Kamieniu Śląskim, niedaleko nas, bo około 80 km od naszego warsztatu i to też takie miejsce, na którym w tym sezonie chcemy mocno się skupić i mocno przejeździć ten tor.
jako że to nie koniec, że tak powiem, upgrade'u, jeśli chodzi o naszego mastera, tak też musiało nastąpić i nadszedł czas na lekką renowację i upgrade naszej lawety, żeby pełen zestaw już był w 100% przygotowany na ten sezon i na imprezy, które nas czekają. A tutaj, jeśli chodzi o lawetę, to zmiana wygląda następująco. Na razie aura dnia i poranka nie oddaje tego oświetlenia, ale Michael też dodał coś od siebie, a dodał taśmy LED. My tym nowo zrobionym zestawem na pewno niedługo, czyli za tydzień, widzimy się na Master Tracku. Tam będziecie mogli spotkać nas na stoisku firmy Waś, razem z naszą BM-ką wyścigową, razem z naszą lawetą, nowym zestawem sportowym, a także z gośćmi specjalnymi, chociażby z Mariuszem Pudzianowskim. Na pewno Silesia Ring jeszcze w tym miesiącu będzie przez nas zaliczona. Pewnie spotkamy się na torze Poznań. Także jeżeli możecie, zapraszam Was na nasze social media, TikTok, Instagram, Facebook, oczywiście YouTube. Wrzucamy tutaj zawsze informacje, na jakich imprezach się zjawiamy, dlatego też często, gęsto polecam zjawić się na tych torach, gdzie jesteśmy, jeżeli macie taką możliwość, bo często swoich widzów i znajomych zabieramy na przejażdżkę w fotelu pasażera. W naszej BMC 1 razem z Fabianem będziecie mogli przejechać się po nitce toru w takiej prawdziwej, wyścigowej otoczce. Tymczasem, jeżeli możecie, zostawcie subskrypcję. Dziękuję Wam za kolejne poświęcone około 15 minut i widzimy się w następnym odcinku albo na torze wyścigowym. Pozdrawiam, Wołski, bez odbioru.